Nie milkną echa wokół decyzji środowiskowej dotyczącej przebudowy trzech odcinków drogi krajowej 87 między Barcicami a Młodowem. Po rozmowie naszej telewizji sądeckiej z burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem zgłosił się do nas sołtys Barcic Tomasz Koszkul, przekonując, że planowana budowa wciąż ma swoich przeciwników, a zrzeszający ich komitet społeczny Stop Tirom w Dolinie Popradu nie zamierza składać broni. Zdaniem sołtysa, mimo wprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie zmian, modernizacja drogi krajowej 87 to początek ciężkiego ruchu, jaki tędy będzie prowadzony do granicy ze Słowacją. Tu nie jest żadna czarna magia czy opowiadanie nie wiadomo jakichś dziwnych historii, tylko my pokazujemy im krok po kroku, jak to jest tutaj tworzone. No i spotykamy się z tym, że jesteśmy wyśmiewani, wyszydzani, od zadymiarzy się nas robi, pomija się nas na sesjach, że głupoty opowiadamy, nie może nas już słuchać. Termin wydania decyzji środowiskowej umożliwiającej dalsze prace przy przebudowie drogi krajowej 87 był przekładany kilkukrotnie. Powodem były między innymi odwołania i protesty społeczne. Zgłaszane uwagi, jak przekonywał w rozmowie dnia burmistrz Starego Sącza, udało się przynajmniej w części uwzględnić. Co więcej, ruch ciężkich samochodów na tej trasie uniemożliwia postawiony przez Słowaków znak ograniczający możliwość przejazdu pojazdów powyżej 12 ton. Znak jest, ale jego likwidacja jest kwestią czasu, podkreśla sołtys Koszkul, powołując się choćby na spotkanie polsko-słowackie, które miało miejsce we wrześniu 2022 roku w Starej Lubowni, podczas którego rozmawiano o możliwości uruchomienia korytarza tranzytowego z przejściem granicznym Piwniczna-Miszek nad Popradem, czy na informację, jaką 3 lata temu mieszkańcom Barcic przekazywał przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Na spotkaniu w 2020 roku jakiś tam zastępca głównego szefa Generalnej Dyrekcji z Krakowa był na spotkaniu w Piwnicznej i powiedział, że sorry, winę tu, taka jest wasza tutaj, że tak powiem, taki urok jest waszych tu miejscowości, jesteście przy granicy, gdzieś ten tranzyt trzeba puścić, A4 musi być połączona z D1 na Słowacji. A to jest najkrótsza droga. Kolejnym argumentem za tym, że zmodernizowana droga krajowa 87 będzie przedłużeniem planowanej Sądeczanki i trasą tranzytową do granicy państwa, jest budowa obwodnicy w Piwnicznej Zdrój. Kto buduje lokalną obwodnicę dla Piwnicznej, która ma problemy wewnętrzne swoje, niedofinansowana i tak dalej, kto buduje obwodnicę za 1 mld zł? Po to, żeby im wyprowadzić ruch z centrum wsi. To jest po prostu, na logikę można sobie łatwo po prostu wydumać, że tu chodzi przede wszystkim o to, że musimy przygotować ten trakt pod most, który już jest na 40 ton. My swoje zadanie jako Polska mamy wykonać i to jest sukcesywnie robione, odcinane krok po kroku, krok po kroku. Sołtys Barcic podkreślał także wielokrotnie w trakcie rozmowy, że ani społeczny komitet Stop Tirom w Dolinie Popradu, ani społeczność wsi nie są przeciwni modernizacji trasy 87, a jedynie temu, aby przez centrum wsi przejeżdżała większa niż dotychczas liczba samochodów ciężarowych. Chodzi o smród spalin, normy hałasu i plany wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Tu jest tak zwana ulicówka, stara zabudowa jeszcze XIX-wieczna, końca XIX wieku. Gdzie często te domy, proszę sobie zobaczyć, tam to fajnie widać, czy nawet to tam widać, jak one są szczytami skierowane do drogi. Że nawet w pokoju, gdzie się siedzi, powiedzmy w izbie, są przekroczone normy. I to jest tak, że oni proponują, że będzie wprowadzony ten obszar ograniczonego użytkowania, a to będzie działało na tej zasadzie, że budynek nie będzie można, że tak powiem, jeżeli ulegnie zniszczeniu, nie wiem, spaleniu, tak przykładowo ten, odbudowany, będzie mógł tylko być doraźnie remontowany. Przyszłościowym rozwiązaniem dla usprawnienia ruchu komunikacyjnego na tym odcinku 87 jest, zdaniem sołtysa, budowa obwodnicy Barcic, która wyprowadzi ciężki ruch poza centrum miejscowości.